Hejka kochani, witam Was w specjalnym odcinku na tym kanale, ponieważ jest to specjał na 5000. I nie bardzo jestem w stanie określić, jak długi on będzie, ponieważ zacznie się dzisiaj i skończy za jakiś tydzień albo troszeczkę więcej. Ponieważ była wczoraj u mnie koleżanka i mam nadzieję, że ten specjał Wam się spodoba, ponieważ będę miała 5 nowych koni do jeżdżenia. Ponieważ ona wyjechała na tydzień na wakacje i zostawiła mi je w opiece. Więc teraz Wam trochę o nich opowiem, pokażę, wypuścimy je na padok i może później na którymś z nich pojeżdżę. A więc zapraszam do oglądania filmu. Czyż to nie jest satisfying? Tu są ogólnie uwiązy i moje, i właśnie Amelki, bo Ami do mnie przyjechała. Musiałam wyprowadzić swoje rzeczy ze stajni, ponieważ tum-tum-tum-tum. I teraz wielki test, jak one mają na imię. To jest Lucek, no tu Kres. Nie wiem, jak te dwa się w ogóle nazywają, więc je pomińmy. Te też nie znam ich w ogóle, wcale, ale wcale. Lawenda, Luksury, tu jest Lider i Liria. Więc tu zostawiła mi taką rozpiskę. Ogólnie bardzo, bardzo miło, bo ja bym się z tym nie połapała. I skrzyneczkę. Tu mam jakieś paszporty, szczotki i tak dalej. Dodatkowe rzeczy. I chciałabym Wam pokazać nowe ogłowie, które zrobiłam. Lakierowany na czółek. Taki szwedzki nachrapnik. On jest zapinany tu tak, no inaczej, po prostu po szwedzku. I robiłam je sama. I wydaje mi się, że jest bardzo ładne. Jeszcze nie wiem, na jakiego mojego konia ono będzie, no ale na pewno coś się wymyśli. Zaczynam sobie od zabrania tych wszystkich uwiązów, wszystkich kantarów i ubieramy to. Tak się oni wszyscy prezentują i teraz Wam coś poopowiadam. Otóż zaczynamy od pierwszej klaczki. A jest to kasztanowata klaczka, która kocha ujeżdżenie i skoki. Potrzeba do niej delikatnej wodzy i łydki, długiej rozgrzewki, nie kopie, nie gryzie, jest ogólnie bezproblemowa. Ma 152 cm wzrostu, potrafi prawie wszystkie figury ujeżdżeniowe, skoki do 90 cm. Ulubione przeszkody to krzyżak i drągi. Dalej mamy Liderka. Jest to skarowniady wałach z ostrym temperamentem, lubi brykać, dużo łydki i bata do niego potrzeba. Następny jest nasz Luksurek. Jest to kucyk, który nigdy nie zrzuca. Jest bardzo spokojny, nie kopie, nie gryzie, idealny do rekreacji, ogólnie bezproblemowy. Kucyk walijski ma 135 cm wzrostu, potrafi zwrot na zadzie, ustępowanie od łydki i dębowanie na zawołanie, a ulubiona przeszkoda to pijany okser, czyli coś takiego. Dalej mamy Lawendkę, gniadą klacz, która jest w połowie trakanem, w połowie Clydesdale'em. Potrafi dębować, leżeć i robić stęp hiszpański. Jest ogólnie miła, przyjazna, nie ma żadnych problemów z nią, a jej ulubioną przeszkodą są drągi przed krzyżakiem. No, o nich w ogóle się nie wypowiadam, bo totalnie nie wiem, kim oni są, nie dostałam do nich żadnej informacji i w ogóle nie wiem, co to są za konie. I dalej mamy ostatniego Lucuśka. Lucuszek jest bardzo, bardzo spokojny, jest przeciwieństwem Liderka, jest gniady, jest ogierkiem i bardzo, bardzo dogaduje się z tym koniem, którego imienia nie znam. Ten, który tu stoi, to ten. Lubi oksery i to w sumie chyba byłoby na tyle. Tu są jeszcze jakieś dwie przybłędy od Anety i teraz wyprowadzamy je wszystkie na padoczki. Ogólnie jak Wy to oglądacie, to koniki przyjechały do mnie przedwczoraj i Lider musi stać na osobnej kwaterce, tu mają tak skrytą bardziej, ponieważ bardzo gryzie, kopie i przeszkadza innym koniom. Reszty Wam nie będę nagrywać, bo to naprawdę, no widzimy się na efekcie końcowym. A więc dobieranie się padokowe wygląda tak, że oczywiście gunshot kobieciarz
sobie przywłaszczył lirię i halterkę. Halterka akurat się dzisiaj chyba na niego obraziła, bo sobie tylko z lirią stoi. Tutaj lawenda tak z boku, Sztorm i Luksurek też tak z boku sobie chillują. Luksurek tylko przed chwilą próbował coś tam zaczepić do halter, ale tak to sobie raczej stoją spokojnie. Za to jaja są na padoku ogierów. Jezus Maria, jak im dzisiaj odwala. Kres z Wirzyn sobie przed chwilą tak sobie niby kusują, nagle przychodzą do galopu i sobie podbiegają do Priksa i go zaczepiają i go gryzą. W sensie tak, wiesz, tak straszą. No a Priks ma dzisiaj o dziwo wywalone. Lucuś tak się próbuje gdzieś tam dograć do Wirzyn, bo Lucuś z Wirzyn się bardzo, bardzo lubią. Chyba nawet bardziej niż Kres z Wirzyn, ale właśnie jakoś tak, no, nieśmiało sobie tu stoi i sobie skubie listki. O, teraz się uspokoili i sobie stąpują. No więc ewentualnie zobaczę, który koń ma tak troszeczkę za dużo energii, albo po prostu, który koń jest, dzisiaj byłby fajny na trening i sobie pojeżdżę na moich i na od Amelki koniekach. I no, po prostu idę teraz po sprzęt. Ogólnie rzecz biorąc, jestem właśnie po treningu na Kresiku. Jestem tak masakrycznie wykończona, bo właśnie nagrywałam dla Was odcinek, który Wy już widzieliście. Był to specjał na 5000, właśnie przepis na najlepsze ujeżdżenie. I jestem tak po prostu masakrycznie wykończona. Nie wiedziałam, że gadanie podczas jeżdżenia może być tak męczące. No, ale cóż, teraz rozsiaduję właśnie Kresiczka i zaraz wsiadam na Vision. I jeszcze na dwa koniki od Amelii, bo no po prostu chcę sobie tak pojeździć. No, Kresik jest już ogarnięty i idzie sobie teraz z powrotem do ogierków na padoczek jeszcze pokorzystać dzisiaj z dnia. Był ogólnie, jeżeli chodzi o niego, super grzeczny. Dawaj to obok Vision. Super grzeczny, fajnie wszystko poprzedstawiał, więc... No, jak pewnie widzieliście. I teraz lecę sobie odpocząć. Bierzemy teraz Luksurka, ponieważ jest taki trochę zaczepiacki. Tam próbował zaczepić troszeczkę halterkę. No więc sobie pójdzie troszeczkę pobiegać. On będzie miał takie ogłowie z barokowym wędzidłem. Zaraz Wam je pokażę. Luksurek ma takie warkoczyki, a teraz Wam właśnie pokażę to ogłowie. Ono ma takie futerka na wodzach i ma właśnie takie wędzidło z jakie konie wybierać. Naprawdę był bardzo fajny, taki turbo kucyczek, ale przyjemnie się na nim jeździło. Naprawdę tam sobie trochę poskakaliśmy, no ale że jest już ciepło, no to nie chcę go za bardzo przemęczać. Postanowiłam przejść się z nim jeszcze na taki krótki spacerek, ale naprawdę bardzo niepokoi mnie niebo, które się teraz zrobiło, bo wygląda jakby miało zaraz lunąć, a ja mam 11 koni na padoku, więc mam nadzieję, że nie lunie. No i my już sobie idziemy na padoczek.
Biorę sobie teraz lawendkę, bo będziemy robić takie ćwiczenia, nie wiem jak wam to określić. Zaraz zobaczycie. Coraz bardziej nie podobają mi się te chmury, bo robi się coraz gorzej. No ale mam nadzieję, że będzie git. Jeszcze uda mi się kogoś pojeździć. Ogólnie dzisiaj resztę ogierów będę raczej zostawiać w spokoju. Szybkie wiązanko. Ja ogólnie wiążę tak, że biorę, przekładam, robię takie pętelki. Jak ktoś był w stajni kuń, no to robię mniej więcej coś takiego, jak tam się wiąże do koniowiązu. I czyszczonko, siodłanko. Ja rzecz biorąc, to zrobiłam sobie taki trening, jak wam mówiłam, takie bardziej ćwiczenia. Więc kładę sobie wszystkie te drobne tak na kłusa albo na jakiś taki stem, coś takiego. I ogólnie teraz sobie będziemy stępować i się rozgrzewać. Pożyczyłam sobie halterek od Gunshota, bo zapomniałam wziąć jej ogłowia, ale był naprawdę git, więc nie wracałam się po to ogłowie. O matko, ale wygodna! Ja ogólnie jestem w siodle normalnie. Zaraz bardziej niepokoję się pogodą, która tu się tworzy. Taki trochę pijany ten najazd był. Oczywiście nie mogło się obejść bez jakiejkolwiek, nawet najmniejszej interakcji z moim najkochańszym dzieckiem, więc go wyczyściłam i może popracujemy dzisiaj coś bardziej na drągach i kawaletach, ale co chwilę mi pada jakaś kropelka na ramię, ale tak, na razie nie tak, że pada. Wzięłam go bez uwiązu, bo on jest najgrzeczniejszym koniem, jakiego znałam na świecie i sobie tu tak odpoczywa teraz, więc będę mu raczej ubierać to nowe brązowe ogłowie, bo chcę zobaczyć, jak w nim będzie wyglądał.
konkurs na konia, który najładniej wygląda w tym ogłowiu, wygrywa zdecydowanie Gunshot, ponieważ ja mam takie zboczenie, że kocham brązowy sprzęt. Nie to chciałam powiedzieć. Chciałam powiedzieć, że kocham brązowy sprzęt na karych koniach. Ale brązowy sprzęt też dużo bardziej lubię od czarnego, no ale że czarny jest bardziej uniwersalny, no to do tej pory robiłam sam czarny sprzęt. Teraz zamierzam się na chwileczkę przestawić i się nacieszyć po prostu widokiem tego ogłowia, bo jest śliczne. Ryzykuję dzisiaj troszkę życiem i jestem ciekawa, jak będzie reagował Gunshot bez wytoku, bo nie wzięłam go. No trudno. Też nie planowałam na nim jazdy. Następnym razem będę po prostu robić sobie listę koni, na które będę wsiadać i brać do nich potrzebny sprzęt. Bo teraz to tak w sumie wzięłam dwa haltery, wodzę, martwego psa, no jakąś siateczkę i tak dalej. Jedną dodatkowe ogłowie i ogłowia od koni Amelie, a nie wzięłam do niego nic. No cóż, trudno. Rzecz biorąc, to ja już jestem wieczorkiem i normalnie zostawiłabym tu konie na padoku normalnie, ale na wieczór jeszcze, ale jadę teraz do galerii, więc a ma padać ponoć, więc wolę sobie je sprowadzić. Już sprowadziłam sobie Prixa, bo w międzyczasie mi się zgrywał film i był taki stresik, że już wolałam nie ryzykować i zostawić to tam. A teraz daję resztę koni do domu. Ewentualnie właśnie zostawię je tutaj na kanapie i jak coś, to je jeszcze wypuszczę później. Lawendka. Biorąc, ja już wróciłam jakby z tej galerii i jak zaczęłam chodzić sobie tam, bo byłam w kinie, jak wyszłam sobie do tego kina, to wysłałam film o tym ujeżdżeniu i teraz patrzę, a on i mi się rozładował telefon. Ja mówię, dobra, no to się pewnie przesłał i patrzę, a teraz się nie przesłał. Oczywiście zanim zaczęłam to teraz nagrywać, no to go przesłałam. Wracając, jestem już w domu i wyczaiłam sobie coś takiego. Moje przeszkody mają po 9 kołków, więc sobie powieszam tutaj kantarek uwiązł danego konia. No i teraz po prostu to będę ogarniać, więc pokażę wam w przyspieszeniu. Widzimy się dnia następnego i zaczniemy sobie od tradycyjnie wypuszczenia koni na padoczek. Teraz wam jeszcze pokażę, bo zrobiłam sobie coś takiego. Wziąłam sobie jedną z moich przeszkód i po prostu ona ma 9 haczyków, a ja mam 9 koni na ten moment, więc każdy ma swój haczyk, kantar, uwiąz, więc teraz je ogarniamy i wypuszczamy. Dzisiaj o dziwo będę ogarniać ogiery na sam koniec, bo wypuszczę najpierw wszystkie konie
na podołki i tam lidera na kwaterkę, a później puszczę je tak po prostu w takim korytarzu, żeby sobie tam przebiegły na ten padok i oszczędzi mi to trochę czasu, bo dzisiaj mam go dość mało. I dzisiaj raczej Gunshota wpuszczę ostatniego, ponieważ on jak tam się trzyma za wszystkimi klaczami, to one później podchodzą mi pod sam ten początek i ja nie umiem wpuszczać następnych koni, a nie mam drugiej osoby, która by je odganiała. Ogólnie zapraszam na mojego TikToka KHT Shelby, ponieważ tam pojawiła się istotna informacja odnośnie mojego nowego konia. I apelujemy do Anety o to, żeby w końcu wypuszczała sama swoje konie i żeby pomagała mi je wypuszczać, bo no masakra, ja muszę za nią wszystko robić. Jedyne, co mnie bardzo zaniepokoiło, to, że lider strasznie już się tak, nie wiem, jest takim agresorem, że tam rży do koni strasznie i ugryzł mnie przy sprowadzaniu, więc o niego się martwię, że się tak tu trochę nie odnalazł w tym społeczeństwie moich koników, ale myślałam, żebym może spróbować go połączyć z Prixem, chociaż nie wiem, no bo Prix to przecież ogier, więc raczej ich zostawię i zobaczę, jak dzisiaj się będzie zachowywał, wezmę go na ląży czy coś. On sobie tutaj jest już na tej kwaterce, no bo jednak boję się trochę na niego wsiadać, no to wezmę go na ląże, myślę, żeby taką porządną, żeby spuściły się z niego te emocje. No, i sobie tutaj stoją. A to jest taka moja codzienność, że sobie za lążownikiem normalnie krowa je. No siema, krowa. Krowa. Ja właśnie wróciłam sobie ze stajni, miałam taki krótki trening ujeżdżeniowy z nową instruktorką. I teraz chciałam wam pokazać takiego konika, którego szyję. Zdając życie, jakby to widzicie, to ja go już skończyłam i wam przedstawiłam. Ale tu jest taki kasztaneczek i on ma teraz rybie oczko jeszcze, śliczne. No i lecimy teraz sobie na trening. Nie z nim, tylko jeszcze nie wiem z kim w sumie. Ogólnie wzięłam sobie sprzęt dla mojego Wiżusia i dla Liri. I zaraz biorę tą francę lidera na ląże, tylko go przeczyszczę i ogarnę. Tam sobie koniki stoją i myślę, że dzisiaj zrobię z Wiżyn taki, nie wiem, taki po prostu rozciągający trening. Coś może na drążkach popracujemy. No, zresztą zaraz się okaże. Masz koniu, błagam cię, bądź dla mnie dobry, bo no nie jest za fajny. I musimy go teraz troszeczkę przeczyścić. Ogólnie jak już tylko zeżrę tą marchewę, no to będę go lążować tak porządnie. Teraz się jakoś poprawił. Może odejdę sobie trochę od koni. Dawaj. No, ogólnie teraz się już trochę ogarnął, ale dalej jest taki no dziwny, niepewny. Nie czuję się przy nim za bezpiecznie, ale zobaczę, jak będzie w kusie. Ogólnie trochę się ogarnął na tej ląży i już jest trochę lepiej, trochę się mniej go boję, więc teraz go zaprowadzam na padoczek i zobaczę, jak się będzie dalej zachowywał, a teraz sobie pojeżdżę trochę na Liri. W ogóle tak, pożyczyłam uwiąz od Halter, ale tylko dlatego, że jest on dłuższy niż tradycyjne uwiązy i po prostu służy mi jako ląża.
podziwiam wszystkie osoby, które są jeszcze na tym momencie tego filmu, ponieważ nie wiem, ile on będzie teraz miał w surowym materiale, ale wiem, że na pewno jest tu Ami, bo Ami chce śledzić historię swoich koni. I teraz sobie w sumie stwierdziłam, że weźmiemy sobie Lucka, bo na nim dzisiaj nie dam rady fizycznie po prostu wsiąść na niego. Wezmę sobie Lucka i jakieś jeszcze konie z tego padoku klaczkowo-wałaszkowego po prostu na karuzelę, żeby one sobie też pochodziły dzisiaj, bo mają jakiś taki dzisiaj leniwy dzień. Nikt, jak z tego co patrzyłam, nikt nie odwala na tych podokach, ani się za dużo nie ruszają, więc no przynajmniej na tego stępa. Kochani, dzisiaj jest masakra. No jak widzieliście, totalnie mi nie szło nic na nim. Dużo przeszkód zrzuciłam, dużo mi wyłamał. No ogólnie dzisiaj było tak średnio. Takie dni też są, też się zdarzają. Ale no czasami są już po prostu przesadą i no nie wiem, co w tej sytuacji zrobić. Lecimy dalej do filmu. Ja bym wam bardzo chciała podziękować za to, że uczestniczyliście w dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że specjał na 5000 wam się spodobał. I dla osób, które jeszcze nie subskrybują mojego kanału, bardzo proszę, żebyście właśnie zasubskrybowali ten kanał, ponieważ na 10000 będzie coś, o czym dużo osób marzy, czego dużo osób chce i będzie miało to dla was realne, fizyczne korzyści, a bardziej dla niektórych, ale to więcej informacji, jak będzie już tak trochę bliżej tych 10000, więc ja wam serdecznie dziękuję, wpadajcie na mojego TikToka KHT Shelby, tam są edity z Hobby Horsami. Na, jeżeli chcecie pooglądać sobie zdjęcia moich Hobby Horsów, no to Instagram KHT Shelby też się kłania, oraz mój drugi kanał, czyli Shelby and Twister, który prowadzę razem z moją koleżanką i tam naprawdę też będą teraz super rzeczy, więc tam też wpadajcie. No i zostawcie łapeczkę w górę za to poświęcenie, bo coś czuję, że surowy materiał będzie miał spokojnie z 40 minut. Powodzenia dla mnie przy montowaniu tego. No, papatki!